Siemanko, siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku i zaczynamy od śniadania, czyli wjeżdża jajecznica. Jajecznica po królewsku, czyli przepis Pinkiego. Zobaczcie, jak ona cudownie wygląda po skończeniu i nałożeniu. I teraz bardzo, ale to bardzo ważna rzecz, o której tak naprawdę mało osób wie. Jajecznicę mieszamy dopiero, aż ściągnie się białko. Jak białko będzie ściągnięte, to wtedy mieszamy. Nie mieszamy od razu, bo robi się taka ciapa, a ja takiej jajecznicy nie lubię. I uwierzcie mi, że jak zamieszacie ją w momencie, kiedy białko się zetnie, będzie naprawdę sika la fond. No ale dzisiaj naprawdę jest mega pogoda, wyskoczyłem w samej koszuli, no bo kurtkę mam w aucie i naprawdę jest cieplutko dzisiaj. To będzie dobry dzień. Tak to jest, jak wyjedziesz za wcześnie. Słońce wychodzi, mówię, fajna pogoda, jest, lecę, bo muszę parę rzeczy kupić, a tu zamknięte, dopiero otwierają o 9, czyli mamy jeszcze 5 minut, widzowie, jeszcze 5 minut. Też tak macie ogólnie, że czas leci szybko, ale jak na coś czekamy, to trwa jak wieczność. Dobra, pierwsi klienci już są. Carway to jest taki sklep, wiecie, ze wszystkim do domu. Jakieś wkrętarki, rzeczy do ubikacji, do kuchni. Jakby to nazwać, sklep taki przemysłowy. Powiem wam, że bez okularów nie da rady dzisiaj prowadzić auta. No ja nie lubię podczas prowadzenia pojazdu mrużyć oczy, także zakładam szkiełka w marcu. Macie kolejna toaleta, o których wam opowiadałem. Tam jest zaraz centrum, tutaj mamy Primark. Wiem, że kobiety go uwielbiają, ale ja zbytnio nie. No i toaleta na trzy miejsca, także zobaczcie, w każdym centrum mamy taką toaletę. Fajna sprawa. Nie jesteśmy zmuszeni, żeby sikać gdzieś po ścianach czy po kątach, tylko normalnie sobie wychodzimy do kibelka. Często można spotkać w holenderskich supermarketach, że są takie owoce, które już są bardziej dojrzałe, to można się nimi poczęstować i wziąć sobie za darmo, spróbować, nie zjeść. Także fajna opcja. Zamiast wyrzucić, to klient może sobie spróbować. To jest buldog francuski mojego dobrego kumpla. Nazywa się Milo. Zobaczcie, będzie miał teraz ponad 2 lata. Z 2,5. Bo on jest z listopada, a mamy marzec, no powiedzmy 2,5. I one tak chrumkają sobie, nie? Słodko. Mój kumpel miał drugiego. Ten pierwszy bardzo szybko przeszedł na drugą stronę, bo miał 5 lat, nie? One długo nie żyją, tak do 10 lat, chyba 8, 9. Fajne są psy, tylko mają problem z tymi przegrodami. I przykładowo tamten pies, co mój ziomek miał, to przez te 5 lat w niego władował 5000 euro. Bo robił mu taką poważną operację, a to są dość kosztowne rzeczy w Holandii. No ale mówią, że psiak to najlepszy przyjaciel człowieka, co nie, Milo? Majluś, przywitaj się z widzami, powiedz siemanko. Dobra, ja lecę, trzymaj się, Milo, hej.
Jeden z widzów ostatnio pytał: Spinki, czy ty nie masz depresji przez tą Holandię, że ciągle pada deszcz, jest ponuro i tak dalej? No to ja ci powiem, widzu, może też inni też mają takie pytanie, bo dużo osób właśnie tak myśli, że myśli, no bo Holandia taka jest, jest ciemna, ponura, pada deszcz, wszystko jest na jedno kopyto i ludzie mówią, czy ty nie masz jakiejś depresji, czy nie masz takich czasem myśli, że jest ci smutno, źle. Powiem wam tak, ja od jakiegoś momentu nie mam czasu nawet się na tym zastanowić, no bo zobaczcie, idę do pracy rano, wracam z pracy, trzeba zmontować vloga, jak zmontuję vloga, idę na siłownię, po siłownię zjem, coś tam porobię, idę spać i koło się zatacza. Cały czas coś robię ostatnim czasem, nie mam czasu się zastanowić na to, czy jest mi smutno, czy źle, także to może być też dla was taka forma antydepresanta, że jak cały czas coś robicie, że jak zapierniczacie, robicie tam swoją pracę, jakie swoje hobby, w moim przypadku są to vlogi, no to nie macie czasu się smucić, nie? I powiem wam, że kiedyś miałem takie momenty, jak przychodziłem do domu, pilot, telewizor, piwo i człowiek siedzi i się gapi przez 4 godziny w telewizor, to wtedy takie momenty mogą przyjść, ale jak coś robicie, zajmiecie sobie głowę. Tak jak ja sobie chodzę na siłkę, kręcę sobie vlogi, cały czas jest ogień u mnie, ja nie mam czasu na smutki. A jak przyjdzie weekend, no to zobaczcie, teraz rana nagrywam, ogarniam zakupy, wieczorem na 17 idziemy do kina, później jakaś kolacja, niedziela to jest zawsze taki odpoczynek albo jakiś spacer. Także nie, ja sobie tutaj normalnie żyję, bo ludzie też często zadają mi pytanie, kiedy wracasz do Polski, kiedy wrócisz do Polski. Ja nie wiem, kiedy wrócę do Polski, ja sobie żyję i mieszkam w Holandii. I nie mam takiej myśli, czy bym wrócił do Polski, że wrócisz do domu. Mój dom jest tam, gdzie płacę za siebie rachunki. Wiadomo, jest tam mój dom rodzinny, ale tam zawsze moi rodzice. Także u mnie tak to wygląda. Ja nie mam na razie czasu, żeby myśleć o tym, że jest zła pogoda, że jest zły dzień. Po prostu ciągle coś robię. Jak nie praca, to vlogi. Jak nie vlogi, to siłownia. Czasem gdzieś wyskoczę z kumplami. Czasem wyskoczymy z Poliną do kina. I cały czas coś się dzieje, nie? Także jak macie takie momenty, że po prostu jest wam smutno, źle, no to najlepiej zająć czymś głowę i coś robić, bo dużo ludzi się smuci. Ja wam mówię, że dla mnie ludzie, którzy nie robią nic, to są w połowie martwi. Ja też taki byłem. Bo co to jest za życie, jak ty przyjdziesz po robocie, włączysz telewizor, otworzysz browara i odpalisz gibona i będziesz siedział. Ja też tak siedziałem. No to się robi monotonia, robi się nudno. A jak cały czas zapierniczasz i coś robisz, to nie ma czasu na smutek. Także nie smutajcie się, tylko podnoście 4 litery i do roboty.